szeroki, nie czarne gawrony, nie rośnie chwastą na przekór, ziarno prawdy, nadziei, uśmiechu. I oto mamy nowy rok. Niech nas Pan błogosławi i strzeże. Niechaj Pan daje pokój nam. Życzmy sobie pokoju w naszych domach, w świecie i w każdym ludzkim sercu. Rozpoczynamy piosenką. Gościmy dziś w studiu Alę Bachledę-Curuś. Witamy Cię, Alu. Bardzo mi miło, że mogę znowu gościć w Ziarnie. Nam oczywiście jest również bardzo miło. Cieszymy się też, że są z nami dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Karola Kurpińskiego z Warszawy. Oraz witamy bardzo gorąco pana Fryderyka Babińskiego, który będzie nam jak zwykle akompaniował. Razem z Alą nauczymy Was pastorałki pod tytułem Na zgodę pod jemiołą. Posłuchajcie. Pod jemiołą, na zgodę, zerwie dla mnie jagodę. Niech się słowa pojednają pod stajenką śnieżno-białą. Śnieżno-białą. La, la. Jemiołą, jak w niebie, nie pamiętaj już złego. Wszystkie serce są potrzebie, tak miłości wszystkim mało. Wszystkim mało. La, la. Czujecie urok tej kolędy? To jest urok pokoju i zgody. Poproszę Szymka, żeby nam powiedział tekst pierwszej zwrotki i od razu poproszę Alę, żeby od razu ją zaśpiewała. Pod jemiołą na zgodę zerwij dla mnie jagodę. Niech się słowa pojednają pod stajenką śnieżno-białą. Pod jemiołą na zgodę zerwij dla mnie jagodę. Niech się słowa pojednają pod stajenką śnieżno-białą, śnieżno-białą. La, 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 li, li, li. La, 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 li, li, li. La, 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 li, li, li. Już dziecina puka do mych drzwi. A teraz Magda powie nam tekst drugiej zwrotki. Pod jemiołą jak w niebie, nie pamiętaj już złego. Wszystkie serca są w potrzebie, tak miłości wszystkim mało. Pod jemiołą jak w niebie, nie pamiętaj już złego. Wszystkie serca są w potrzebie, tak miłości wszystkim mało. Wszystkim mało. La, 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 li, li, li. La. Mam wrażenie, że powinniście już umieć tę uroczą pastorałkę. Przypominam, że macie jeszcze szansę nauczyć się jej sami, ponieważ nutki są w promyczku dobra, w małym gościu niedzielnym, we wkładce do posłańca Ducha Świętego. Dziękujemy Ci bardzo, Alu, że przyjęłaś nasze zaproszenie do studia. Na zakończenie naszej nauki piosenki powtórzmy tę pastorałkę jeszcze raz. Pod jemiołą na zgodę zerwij dla mnie jagodę. Niech się słowa pojednają pod stajenką śnieżno-białą. Śnieżno-białą. La, 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 li, li, li. La, 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 li, li, li. La, 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 li, li, li. Już dziecina puka do mych drzwi. Pod jemiołą jak w niebie, nie pamiętaj już złego. Wszystko
jak miłości wszystkim mało. Wszystkim mało, la, 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 li, li, li. La, 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 li, li, li. La, 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 li, li, li. Dziecina puka do mych drzwi. Porzuć żale, złe smutki sypie anioł diamentami. Noc jest krótka, dzień krótki, niechaj miłość między nami. Między nami, la, 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 li, li, li. La, 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 li, li, li. La, 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 li, li, li. Już dziecina puka do mych drzwi. Proszę księdza, czego ksiądz by życzył dzieciom, a czego rodzicom w nowym roku? Dzieciom to na pewno bym życzył tego, żeby były coraz lepszymi tenisistami, judokami, pływakami, poliglotami, żeby znały coraz więcej języków. A jeżeli tobie takie szczególne życzenie miałbym złożyć, to bym ci życzył, żebyś jak najdłużej mógł jeździć na pętelce i na Pixie. Dziękuję. A to są właśnie, nie zdradzamy chyba specjalnej tajemnicy, to są dwa ulubione kucyki Sebastiana. No ale troszkę takich poważniejszych rzeczy też należałoby pożyczyć. No to bym życzył tego, żeby dzieci miały coraz więcej przyjaciół. Przyjaciele to jest największa wartość. Życzyłbym też dzieciom, żeby stawały się coraz mądrzejsze. To znaczy nie tylko, żeby miały głowy pełne różnych wiadomości, ale żeby coraz bardziej wiedziały, jak żyć i jak postępować w życiu. I jeszcze bym życzył tego, co jako ksiądz, no co mi się wydaje najważniejsze jako księdzu i chrześcijaninowi, to bym życzył, żeby dzieci czuły się zawsze kochane przez Pana Boga. Mamie bym życzył, żeby była dużo uśmiechnięta i zdrowa, a tacie bym życzył, żeby długo nie siedział w pracy. Wszystkim rodzicom życzymy, żeby byli zawsze bardzo kochani, żeby mieli dużo cierpliwości dla siebie i dla swoich dzieci. Oczywiście też, żeby byli trochę wymagający, ale wymagający zawsze z miłością. Życzymy też oczywiście, żeby mieli wielu przyjaciół, żeby mieli wszystkiego, co im jest potrzebne do codziennego życia, żeby nie musieli się martwić. Znacznie więcej czasu poświęcali swoim dzieciom, bo jest im to bardzo, bardzo potrzebne. Przyłączam się do tych życzeń. Swojej rodzinie życzę dużo zdrowia, szczęścia, pieniędzy, żeby nie chorowali. Dobrych dzieci, grzecznych dzieci. No i pieniędzy, bo każdy chyba to chciałby. I żeby jakiś sukces osiągnąć. W czasie świąt zachęcaliśmy Was, byście kolędowali wśród sąsiadów i w ten sposób zbierali pieniądze na misję. Jeszcze nie jest za późno. Liczy się pomysłowość i dobry humor. Zobaczcie, jak przygotowali misyjne kolędowanie Wasi koledzy z Tarnowa. Jeżeli do Betlejem pasterze, grają w kocznie dzieciąteczku na lirze. Wała na wysokości, wała na wysokości, a chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości.
wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Anioł nam oznajmił radosną nowinę. Idźmy więc do żółbka powitać dziecinę. Niełatwa jest jednak do Betlejem droga, bo tak dużo ludzi w świecie nie zna prawdziwego Boga. Wędrujemy zatem od domu do domu, by radość tak wielka nie umknęła nikomu. Dziś Ojciec nam zesłał z nieba swego Syna, choć dziecię to jeszcze, wszak Boża dziecina. W ubogiej stajence w Betlejem miasteczku, w zimnie, chłodzie, głodzie leży dzieciąteczko. I choć drugie tysiąclecie mija, nie do wszystkich w świecie radość ta przybyła. W tylu miejscach ziemi cierpi Jezus mały, w braciach czarnych, żółtych, a nawet w tych białych. Głód, wojnę, tułaczkę, cierpienie za wiarę. Znają dzisiaj dzieci w Sudanie, w Wietnamie. Za waszą ofiarę Bóg hojnie zapłaci, bo będzie pomocą dla wietnamskich braci. Za wszystkie ofiary niech Bóg wynagradza, niech udzieli łaski i zdrowiem obdarza. U wietnamskich dzieci uśmiech będzie częściej, więc i wam w tym roku niechaj się powszczęści. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki, powitajmy Marekiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy Marekiego i Maryję, Matkę Jego. Brawo, dziękujemy, bardzo ładnie wam wyszło. Dziękujemy bardzo, ślicznie śpiewaliście. Dziękujemy, zapraszamy teraz na herbatę i na szarlotkę. Do tych misyjnych kolędników możecie również wy dołączyć i zapewniam was, że nie jest trudno zorganizować taką kolędniczą grupę. Śpiewać kolędy umiecie, więc wszystko właściwie gotowe. A stroje bardzo proste, można je wykonać. Widzieliście przed chwilą kolędników misyjnych ubranych prosto. Myślę, że jeśli już może nie w tym roku, to na przyszły rok do tych misyjnych kolędników dołączą rzesze, duże rzesze grup kolędniczych. Pomoc, jaką wy będziecie nieśli waszym rówieśnikom z krajów misyjnych w tym roku dla dzieci z Wietnamu, w innym roku dla innego kraju, jest bardzo potrzebna. I dlatego wszystkie dzieci zapraszamy do tego, aby taką kolędniczą grupę zorganizowali. Ziarno odwiedziło przedszkole sióstr honoratek w Łodzi. Może dowiemy się czegoś więcej o tradycji szopki? Pokolędujmy razem z przedszkolakami z Łodzi. Nie miały aniołki choinki na święta, o choince dla nich nikt już nie pamiętał. Popatrzyły się na siebie, wywietliły dziurę w niebie. Przywiązały do niej bardzo.
Was z parafii świętej Teresy, gdzie również pracują Wasze siostry honoratki. Przyszliśmy do Was z gwiazdą, która wskazywała drogę do Betlejem. Czy wiecie, do kogo ona prowadziła? Do Dzieciątka, do małego Pana Jezusa. A gdzie? W jakim miejscu narodził się Pan Jezus? Może w pałacu? Nie, Pan Jezus się narodził w szopce, w żubku. Święta Bożego Narodzenia my dzisiaj też możemy oglądać żłóbki, które są przygotowywane na pamiątkę tamtego wydarzenia. Czy wiecie, kto pierwszy urządził taki żłóbek? Święty Franciszek. Jak święty Franciszek to zrobił? Wziął swoich braci, poszedł z nimi do lasu. Tam znaleźli grotę, do której przyprowadzili wszystkie zwierzęta. Kiedy było już wszystko przygotowane, bracia zaprosili ludzi z pobliskich okolic i księdza, który odprawił mszę świętą o północy. A co on chciał ludziom przez to powiedzieć? Że Jezus nas kocha i jest wśród nas. A jakie znacie jeszcze inne bożonarodzeniowe zwyczaje? Wigilia, cielenie się opłatkiem i siano pod obrusem, wspólne śpiewanie kolęd, choinka pięknie ubrana i dużo prezentów pod nią. A jeszcze pasterka o 12 w nocy. Jak u Was w domu wyglądała Wigilia? Gdy na niebie pojawiła się pierwsza gwiazda, cała moja rodzina zebrała się przy wigilijnym stole. Tata przeczytał z Pisma Świętego o narodzeniu się Pana Jezusa. Później wszyscy dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i było tak miło. U mnie też tak było. U mnie też. Później śpiewaliśmy kolędy przy choince i przy żubku. Nie mogłem się doczekać, kiedy wreszcie będę oglądał prezenty. Tak, mój tatuś, kochany.